Dzień dobry, moi drodzy. W tym tutorialu pokażę wam, jak uszyłem koszulę dla mojej postaci, bo można ją symulować. Jak widzicie, ładnie jest połączona ze sobą. Jak widać, nie animowałem postaci, ale trzeba pewne kroki zrobić, aby to zadziałało. Pokażę, jak to zrobić, żeby właśnie tak ładnie się złączyła koszula, zwłaszcza jak nową koszulę szyjecie. Może ja od nowa zrobię, aby nie było za dużo poligonów. Dlaczego tak, a nie inaczej? Aby szybciej symulacja przebiegała. Ja się tak zastanawiałem, czy ja do osi Y nie dam 90 stopni. Kurde, no nie, no nie lubię tak robić. Teraz, moi drodzy, pomóżcie mi, bo nie wiem, czy do osi minus Y. No jak to jest z tym obracaniem? Jestem trochę z tym kiepsko. Nie, dobra, precyzyjny nie muszę być. Nie, bo zawsze mam z tym problem. Nie lubię robić niczego na skróty. Po prostu obrócę sobie plane'a, tak? Wiem, może nie jestem dokładnie, bo powinienem super do perfekcji robić, ale w widoku ortograficznym mogę też tak zrobić. Nie chcę się, moi drodzy, szyć koszuli na nowo. Mógłbym wam od razu pokazać, co i jak. Ale mam ciekawy pomysł, co zrobię. Chodzi o szybszą symulację. Przy okazji włączę sobie to. Wolałbym się na tym nie skupiać, ale wiem, że jest naprawdę fajnie i fajnie się symuluje koszulę w tym programie. Ale mam ciekawy pomysł, jak ten proces mogę przyspieszyć. Tak, aby było szybciej. Na przykład to mogę sobie już wykasować. Wolałbym nie robić niczego na skróty, ale ze względu na to, że chcę zaoszczędzić czas, to jednak wolę tak zrobić i... Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, abym w ogóle w ten sposób robił. I tu sobie dam Ctrl R, oddzielę, włączę sobie to. Ach, kurde, no. Wiedziałem, że tak będzie. Nie opłaca się nigdy nic na skróty robić. A dobra, już nie będę narzekał. Tu sobie dodam trochę tego. Bo ukażę wam, jak odpowiednio koszuję przeciąg. Potem podzielę poligon, ale na razie póki co zrobię tą koszulę dużą. No ja mam już gotową koszulę, ale z uwagi na to, że to jest poligon o dużej rozdzielczości, chcę to zrobić jeszcze raz. Klawiszem numpad na klawiaturze wciskam, aby był widok perspektywy. Numpad to jest po prawej stronie klawiatury piątka, gdzie są te strzałki. Jedna jest do góry, druga na dół, trzecia w lewo, czwarta w prawo, a na środku tego jest taka piątka, to jest przycisk numpad. I teraz ja się zastanawiam. Wolałbym nie przedłużać, ale aby te poligony były bardziej podzielone, to dam subdivide. To jest to troszkę ładniej, moi drodzy, wygląda. To się ładnie koszulę zmienię. O, wygląda to nawet. Myślę, że ta koszula byłaby odpowiednia. Wiecie co? Muszę wam coś powiedzieć, ale musi być ten sam poligon. Ctrl D.
Potem łączymy to za pomocą opcji Join. I teraz pokażę wam, jak będę łączył które części poligonu. Powinien zadziałać, bo nowa wersja Blendera to jest Blender 2.92 Alpha. Ktoś w angielskim tutorialu robił to trochę inaczej, ale ponieważ to jest nowsza wersja, pewne rzeczy działają inaczej niż w wersji starszej. Ctrl E, Bridge Edge Loops. Zaraz powiem, co dalej będę robił. Aha. A to trzeba wykasować. A czemu to się taki błąd pojawił? Ojej. Bardzo mi się to nie podoba. Choroba jasna, no. Dlaczego on mi to zrobił? To nic, to będę musiał... Ja pierniczę. Co to do choroby ma być? Jejku. Tego się nie spodziewałem po Blenderze. Bardzo niedobrze, że coś takiego się w programie zrobiło. Niedobrze, bo będę musiał teraz te punkty w jakiś sposób zespawać. Nie jest dobrze. Dlaczego mi zduplikował punkty? Teraz będę się musiał z tym męczyć. Nie, no ja się załamię, no. Co nie mam teraz od nowa robić? Bardzo, bardzo niedobrze, że coś takiego mi się to stało. Właśnie z tego powodu nie lubię do końca tego programu, że mi coś takiego zrobił. Bo on często ma problem z duplikowaniem krawędzi i nienawidzę z tego powodu tego programu. Jakby nie to, to bym go bardziej lubiał. Uważajcie na takie rzeczy, bo to może być wkurzające. Niedobrze, niedobrze. Bo przez to teraz są mnóstwo czasu. Uważajcie na te rzeczy, bo to może być naprawdę potem kłopotliwe. Jak wam duplikuje krawędzie. Aha, trzeba dać zamkniętą pętlę. Aha, dlaczego mi ten problem pojawił się? To można szybko załatać. Następnie użyj narzędzia nóż. Następnie... Poczekajcie chwilę. Ja tutaj użyję narzędzia Bridge. I zaraz powiem dalej, co będę robił. Co to? Aha. No kurde. Tylko nie to. Będę musiał teraz... Dobra, upewnię się... Nie, co mi tu robił? Dobra, to trzeba znowu usunąć. Jak mi ten program wkurza. On czasami duplikuje punkty. Myślałem, że ten błąd został już przez nich usunięty. Bardzo mnie to wkurza, bardzo. Że coś takiego w ogóle występuje. To jest jakiś dziwny błąd, moi drodzy, w tym programie. O, okej, okay, teraz jest okej. Okay. Aha, tutaj trzeba wykasować, bo ja tutaj nie będę potrzebował. Muszę sprawdzić coś.
czy ja to dobrze robię? Tak, bo to będą nasze simy, to co tu widzicie. Już pokażę, co dalej będę robił. Ale aby było szybciej, użyję narzędzia Circle Select. A jak ja to narzędzie, moi drodzy, lubię. Przyspieszę bardzo pracę. Następnie X-em usuwam tylko twarze. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądał w praktyce, bo poligon jest niskiej rozdzielczości, ale mam pewien pomysł, co zrobię. Ctrl-E, subdivide. Akurat w tym wypadku nie ma sensu. Dobra, zostawię poligon niskiej rozdzielczości, bo to nie jest takie istotne. Kolizje. A, pokażę wam od nowa, jakie opcje dam. Collision to jest do tego obiektu, aby koszula szyła. Thickness outer, grubość zewnętrzna 0.1. Czemu okazuje 0.100? Myślę, że ja zostawię tak. 0.0.10, aby były te same wartości. Okej, dobra, niech będzie tak. Teraz tkanina. Upewnijcie się, że to jest zapisywane. A ponieważ to jest nowa wersja, ja inaczej to robię, bo to jest grupa, że można przypiąć tkaninę, ale ja tego nie będę potrzebował. I siła szycia dam na 12. Shrinking factor to może dam 0.01. Ciężko suwaki się używa. Tak, wartość dam. Nie dłucham, bo potem tkanina będzie się zachowywać źle. Collision quality dam na, nie wiem, może 7. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda. I szyję mi koszulę. Mamy uszytą koszulę. W starym angielskim tutorialu nie było to pokazane we właściwy sposób. To znaczy, było pokazane, ale nie w taki sposób. Shade smooth, a jak wam nie pokazuje, musicie... Czemu nie pokazuje tego? Aha, bo nie włączyłem tego. Nie zaznaczyłem koszuli. Shade smooth i mamy wygładzoną koszulę. Ale mamy przestrzenie puste. Znaczy to, że trzeba zwiększyć siłę szycia i gęstość materiału zwiększyć. To znaczy, to powinno mieć większą rozdzielczość. Okej, dobra. Cloth sewing. Cloth sewing force. Max sewing. Sewing to jest w angielsku szycie. Amerykanie wymawiają sewing. Max sewing force. Nie wiem, jak się powinno wymawiać. Bo inaczej Brytyjczycy wymawiają, a inaczej Amerykanie. Ja wolę bardziej amerykańską wymowę. Zobaczę Save Collisions. Ja tego nie włączałem. Teraz działa dobrze. Chociaż bez tego działa się tylko spowolnie. Mi się wydaje, że to powinno się zwiększyć, to kiedy lepiej wasza koszula będzie zszyta. No i proszę. Są wady, błędy, ale to mi się wydaje, że dlatego, że musiałbym trochę pogrzebać w tych ustawieniach tu. Thickness outer, to może dam wartość 0.001. Podobnie tu 0.001. Zobaczymy, co z tego będzie. Może zmniejszę dam ink na 0.001. Zobaczycie friction, jak zmniejszę, to będzie miało wpływ na zachowanie tkaniny. Muszę przestudiować te zaawansowane słówka,
Fitness to jest grubość zewnętrzna, grubość wewnętrzna. Dumping, ja nie pamiętam co to znaczy, friction, muszę te słówka się douczyć, bo nie pamiętam. Stickiness to jest przylepność. 0.001 zobaczę co to da. No? Nie powiem, że jest ok, bo nie jest. Bo trochę przeholowałem z ustawieniami. To musi być jednak grubsze. Większa wartość tego, to zmniejsze teraz. Uwaga na te ustawienia. Te ustawienia są ważne. Ja mamy uszytą naszą koszulę. Wygląda nawet całkiem spoko. Jeszcze ładniej niż ta moja kurtka, którą szyłem. Bo oryginalna kurtka jest przeze mnie schowana. Tu jest kurtka, która jest do tego. To jest kurtka pilota. Ponieważ ma dużo poligonów, to wolę użyć obiekt o niskiej rozdzielczości. Pomimo tego, że posiadam nie wiem jaki komputer, ale też nie najlepszy. Bo na dzisiejsze standardy to powinienem mieć AMD Ryzen 7 3800X, 64 GB pamięci RAM. Karta graficzna też nie jest nie wiadomo jak rewelacyjna, także jest lipa. Chociaż i tak dużo ludzi nawet nie dysponuje takim sprzętem. Ale tak mam słaby sprzęt. No dobra, mam to na co mnie stać. Nie narzekam. Możemy też wygenerować cash. Cash. Moment. A gdzie mogę to zapisać? Disk cash. Gdzie to zapisać na disk? Nie ma tu opcji? O, wsparcie dla obiektów typu collections. Nie wiem dlaczego nie pokazuje mi ścieżki, gdzie to zapisać. Trochę mnie to irytuje, bo... Co to jest? A, to można wykasować, moi drodzy, z powrotem. Widzicie? Pomimo tego, że poligon jest niskiej rozdzielczości, koszula jest szyta dosyć ładnie, ale jednak jest to dosyć wymagający proces, pomimo tego, że jestem w tym widoku. Jeszcze wolniej byłoby, jak byłbym w tym widoku. Ale powiem wam, nie mam powodów do narzekań. Chociaż jakby to się szybko działo i w czasie rzeczywistym, to byłbym bardziej zadowolony. Ale nie jest źle. Na to życzę wam miłego dnia. Troszkę przedłuchałem w tym tutorialu. Ale nic, wybaczcie mi.